dniu 31 października 2019 roku powiat świdwiński zakończył realizację projektu pod nazwą Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze strefy centralnej na terenie powiatu świdwińskiego, realizowanego w ramach kontraktu samorządowego Strefa Centralna obejmującego powiaty drawski, łobeski i świdwiński. Wartość projektu 2 144 517 zł i 36 groszy była dofinansowana w ramach działania 9.9 Infrastruktura Szkolnictwa Zawodowego w ramach kontraktów samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość dofinansowania wyniosła 1 359 999 zł i 99 groszy. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie edukacji zawodowej poprzez poprawę stanu infrastruktury placówek edukacyjnych. Projekt obejmował swoim zakresem utworzenie bazy kształcenia praktycznego dla zawodów z obszaru kształcenia mechanicznego. W ramach inwestycji dokonano remontu i przebudowy dwóch obiektów należących do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego. Przeprowadzono remont i przebudowę istniejącej hali warsztatowej szkoły. Roboty obejmowały montaż nowej bramy wjazdowej do hali, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż wentylacji wyciągowej. Wykonana została również modernizacja pobliskiej hali magazynowej, dostosowująca ją do funkcji hali warsztatowo-edukacyjnej. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę budynku polegającą na utworzeniu w budynku pracowni agrotroniki, pracowni maszyn rolniczych, hali warsztatowej oraz pomieszczeń towarzyszących. W obiekcie zostały wykonane nowe wewnętrzne instalacje wentylacji wyciągowej, elektryczna, wodna, sanitarna, a także instalacja centralnego ogrzewania gazowego wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Do nowo powstałego obiektu zostało również zakupione wyposażenie, w skład którego wchodzą meble szkolne, sprzęt komputerowy i multimedialny, elementy wyposażenia warsztatu, stanowisko dydaktyczne hydrauliki siłowej, zestaw urządzeń do rolnictwa precyzyjnego wraz z oprogramowaniem oraz narzędzia. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w ostatnim czasie zrealizował kilka projektów unijnych. Znajdujemy się w nowo wyremontowanej hali warsztatów szkolnych, w której młodzież uczy się napraw maszyn rolniczych oraz agrotroniki. Znajduje się tutaj nowoczesna pracownia komputerowa, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do praktycznej nauki zawodu. Dzięki dobrej współpracy naszej szkoły ze starostwą powiatowym w Świdwinie, poprzez realizację projektów unijnych, udaje nam się ciągle modernizować naszą szkołę. Dzięki temu uczniowie mają coraz lepsze warunki do nauki.